No, tacy to mają dobrze, mają sobie Diablo Resurrected i mogą sobie ogrywać. Też bym chciał mieć Diablo 2 Resurrected. Po prostu patrzę na tym, na Twitchu, że ludzie mają, że ogrywają i tak. To też bym mogą. Choćby po to, żeby zobaczyć, czy bardzo się pozmieniało. Znaczy się nie aż tak bardzo, jak można by się spodziewać, ale zawsze coś. Aż z ciekawości, czy jakbym tutaj wyszedł. Zobaczę, jakbym wszedł na czyjś kanał. O Jezu, jak dziwnie. A, to konsolowa wersja. Z góry mówię, jeżeli gry nie słuchacie, ja doskonale o tym wiem. Cześć Sebastianie. Wygląda całkiem spoko, tak na pierwszy rzut oka. Cześć Cioro. Dobra, poczekam aż wyjdzie. Wierzę, że kiedyś się doczekam, jeszcze nie wiem kiedy, ale się doczekam. Au, wiedziałem, że popełnię błąd. Błędy zostały popełnione. W moim przypadku błędem było nieściszenie gry przed wróceniem z Altaba. Cześć Miho. Z góry mówię, że na temat Syndersów wiem relatywnie niewiele. Preferowałbym opcję bez backseatowania, z góry mówię. Jakieś tam podpowiedzi na zasadzie, że tutaj jest coś tam, tutaj jest coś tam. Powiedzmy, że będę przyjmował, ale też proszę nie na zasadzie, a weź spójrz za tym rogiem, weź spójrz za tym rogiem, tak? Mam offline mode. Generalnie nie przejmuję się tym, czy gram na Steamie, czy nie gram na Steamie. Cześć Ty plus. Z jednego bardzo prostego powodu. Ja i tak mam bana na Soulsach Trójce, więc to bez różnicy. Gdzieś konsolki powinny być chyba tutaj. Zawsze się na tym łapię, jak pierwszy raz instaluję jakiekolwiek Soulsy. Że domyślnie skoki chyba pod L3, a ja próbuję skakać kółkiem, tak jak normalnie się biega. I takie, chwila, czemu to nie wyszło? Czemu ja nie skończyłem? Kurwa! Jeżeli mnie państwo myli z takich rzeczy, które jak tak kojarzę, powiedzmy, to, że magowie w Syndersach są nieco lepsi niż normalnie, bo mana się sama odnawia? Znaczy, tutaj to się niby Foxpointsami nazywa, ale wiecie o co chodzi. Nie, nie jestem starym dziadem. W Syndersach jest też więcej klas generalnie startowych. To na pewno. Night Thief. Te były. Sentinela nie kojarzę, on zaczyna z Feyhunderem. Jesus Christ. Potężny Swayhander. Mercenary to jest. To jest ta klasa, która była chyba. Mercenary. Wydaje mi się, że był. Wayfarer na pewno jest czymś nowym. On ma. To jest Craftsword raczej. To nie wygląda jak zwykły Craftsword. Assassin na 100% był. Nie wiem, czy miał ten pieśń, który tutaj ma, ale jako tako był. Bo wiem, że Syndersy to jest ogólnie ogromny mod, jeżeli chodzi o rzeczy, które dodaje, więc spodziewam się, że może być dużo rzeczy, których nie będę kojarzył jak tako. Cześć, Ksan. Samuraja na 100% nie było. Tyle mogę powiedzieć ze 100% pewnością. Warrior chyba był, ale nie wiem, czy to nie był Bandit. Nie, Bandit na pewno nie. Chyba, że Bandit był nazwany Warriorem. Wydaje mi się bardziej, że jeżeli chodzi o ekwipunek, to była ta klasa jako taka. Soldiera nie było. To wygląda jak ktoś, kto ma po prostu Greatsworda i tarczę. Plus kuszę.
Akolita ma jakąś wielką rózgę i podobno używa mocy smoków. Najważniejsze pytanie. Czy coś pod spodem nosi? Herald był, to jest włócznia tarcza plus miracle. Kapitan ma halabardę plus tarczę. Chłop ma kosę? Nice, kosa. Kosy są spoko. Pluswojowa tarcza. Explorer ma. O, Simon Belmont. Cześć, Duk. I know that, też tak mam. Z tym Resurrected. Nie, ja powiem tak odnośnie tych Diablo Resurrectów, że poczekam przynajmniej do pierwszego tygodnia po premierze i wtedy się będę zastanawiał. Po prostu to, co się stało z Remastered, sprawiło, że nie jestem w stanie zaufać Blizzardowi, jeżeli chodzi o remastery starych gier. Jeżeli po pierwszym tygodniu będę słyszał, że remaster jest świetny, wszystko działa jak należy, jasne, biorę. Albo poczekam, aż będzie jakaś promocja. Jeszcze zobaczę, jak wtedy się będę z tym czuł. Ale po prostu za bardzo mnie skrzywiło to, w jakokrotnym stanie wyszedł Warcraft 3 Reforged. To była tragedia. Huntera na pewno nie było. On jest stricte z łukiem. Zawsze mnie korci, żeby zagrać z łukiem w Dark Soulsa, jednocześnie trochę mnie odrzuca to, że można skończyć bez amunicji. Jest tak, ja może jednak. Ale będę narzekał. Ale łuki są fajne. Ale pewnie będę narzekał na strzały. Ale łuki są fajne. W jakim sensie klawisze tej gitary? Że jak człowiek naciska klawisze podczas grania piosenki na gitarze, to że to ma satysfakcjonujący dźwięk tego klikania? To masz na myśli bardziej, czy coś innego? Właśnie z tego co pamiętam, to łuki w oryginalnej trójce były takie sobie, powiem szczerze. Co to było? Czekajcie chwilę. Jezu Chryste, to tylko sąsiedzi, ale nie wiem, czy to było słychać, ale dziecko się tak wydarło, jakby je ze skóry obdzierali. Dobra, wracając. Sorcerer był, Pyromancer był, Kleryk był, Priesta nie było. Priesta na pewno nie było. Ja nie mam piwnicy. Ja mieszkam w bloku, jako tako. Ja nawet nie mam. To w sumie zabawna sprawa, bo teoretycznie, kiedy mieszkanie było w etapie negocjacji, to miałem wykupione miejsce w hali garażowej, bo u nas się ładnie halą garażową nazywa. Ale żeby odrobinę zejść z kosztów i z tego, że ja samochodu nie mam, to uznaliśmy, że nie ma sensu kupować miejsca w hali garażowej, więc efektywnie ja swojego przydziału tam nie mam. Więc nawet mówienie, że w mojej piwnicy jest nieadekwatne. Czyli tak, Priesta na pewno nie było, to się wydaje taka na wskroś ofensywna, miraklowo klasa, przez to ile ma faith. Taka stricte, bym powiedział. Jeszcze się różni kleryk od Priesta. Kleryk ma trochę więcej wigoru i vitality kosztem dexa inta. Czy na pewno są tylko dwa poziomy? Halo? Panie władzo? Co ma heretyk? Heretyk ma laskę i sierp. I to jest podobno sorcerer, który rzuca mroczne sorcery, z tego co widzę? Ciekawe.
Outcast ma mroczne piromancje. Zaczyna z mrocznym łapskiem do piromancji i speechem. Septyk wygląda jak te grube kurwy. I ma takie bardziej wyrównane staty i ma mroczne miracle. Paladyn to ewidentnie tank z wielkim kurwa mieczem i miraklami. Syndrom Sztokholma. Za moich czasów coś się nazywało sztokholmskim, ale... O mój Boże, to szako. To Keyblade! To dosłownie Keyblade! Chwilę, gdzie jest Evi? Muszę mu to wysłać. Facebook, Facebook. Keyblade. W moich Dark Soulsach. XDD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 D
Znaczy, przede wszystkim to chodzi o to, że to nie jest osoba Sztokholm, tylko miejsce Sztokholm, z tego co się orientuję, więc to bardziej o to jest to czepianie. Samoner. Nie kojarzę żadnych samonów oryginalnych Texasa, więc to musi być interesujące. Jak jest to. Zgaduję, że postać się na zasadzie chcesz wyzwanie, to będziesz miał wyzwanie. Dobra, generalnie jest dużo opcji do wyboru jako tako. I pytanie, na co się skusić? Właśnie przez to, że jest dużo opcji do wyboru, nie wiadomo, na co się skusić. Na pewno nie chcę brać stricte maga, który nie będzie mógł nic robić bronią, bo wiem, że to się nigdy dobrze nie kończy. Nawet jeżeli mamy odnawiającą się magię. Z drugiej strony, czy chcę po prostu zwykłego wojownika? Dylematy, dylematy, dylematy. No bo jasne, mogę sobie wziąć jakiegoś klasycznego, nie wiem, nawet Sentinela, czy coś ten desen, tak. I się bawić się mieczem, tak jak Pan Bóg przykazał. Wziąłbym którąś z tych magicznych klas, ale nie jestem pewien, czy Paladyna konkretnie. Jestem z tych ludzi, dla których im postać ma mniej vitality, tym lepiej, bo raczej nie przepadam za chodzeniem z pancerzami. Dla mnie pancerze są dosłownie od bycia ładnie wyglądającym, a nie od bycia użytecznym w Dark Soulsach. Więc jeżeli już miałbym wybierać którąś klasę z miraklami, to albo byłby to ten sceptyk, albo ktoś z dwójki cleric priest. Priest się wydaje taki rozsądny, jeżeli już chciałbym używać rzeczywiście mirakli. W sumie zawsze lubiłem mirakle jako tako. Tylko pytanie, czy. Właśnie to jest też to pytanie, na ile w tym. W Sindersach da się sensownie opierać build na miraklach. Tak. W sensie, że i na miraklach, i na biciu wręcz, tak? A nie, że będziemy tak naprawdę bili się wręcz, a przy okazji wzmacniali swoje ataki elektrycznością. Takich raczej to bywało koniec końców z buildami w oryginalnej trójce, tak? Że. Tak naprawdę czarów używało się bardziej okazyjnie niż częściej. Mogę spróbować tego priesta niby. Nie jest powiedziane, że muszę z tym jako tako zostać na dłużej, tak? Generalnie nie chcę za bardzo w hard moda się bawić. Co robi ten mod? Nie wiem. Powiem szczerze, do końca nie wiem. Wiem, że wprowadza od zajebu zmian. I tyle mogę powiedzieć z automatu. Są nowi bossowie, nowe bronie, przejścia między lokacjami inne, dużo nowych przedmiotów, dużo nowych rzeczy, generalnie. I cześć, tak w ogóle. A Master Key.
Asek i Brzyń, jak coś sobie powinien jeździć, mając na uwadze, jak działał w jedynce. To nie, to nie, to nie. Ogólnie jakieś takie typowe zużywające się rzeczy, to jest takie mech. Fire seed, crystal fragment, abyssal. Tutaj rzeczy, które blokowują warpy. Raczej nie będę chciał się przemieszczać warpa. O mój święty Boże, warp do Ring City. Już pędzę. Dawaj mnie ten klucz. I tyle. Face presets. Na koniec zazwyczaj wybieram któryś z tych irytyliańskich. Po prostu. Biedno nie będę zmieniał. To co? Nie czekajmy dłużej. Zobaczmy, z czym to się je. Tak zwane, co może pójść nie tak. Coś leży na start już. Ember. Co my w ogóle mamy? Lightning Arrow i Force. Pytanie, jak silny jest Lightning Arrow? Spróbuję wykorzystać przy najbliższej możliwej okazji. Czy my zaczynamy w innej lokacji niż normalnie się zaczyna? Czy mi się wydaje? Z nim możemy porozmawiać. Advanced Journey. Aha, czyli to po prostu daje nam możliwość wejścia na NG plus z automatu. To chyba podziękuję. Tak, nie mogę być pewny, ale to może nie być coś, co chcę robić. Wiecie, tak tylko mi się wydaje. Czy to nie jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce, gdzie normalnie była jaszczurka. Ta z tytanitem. Więc zaczynamy rzeczywiście w nieco innym miejscu. Halo? 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 Aż muzyka wysiadła. A, bo tu mgła była. Okej. Wybiłbym sobie stosa na chwilę. I ostrzelił. Po coś mam te minakle, więc. Ty, ta mana się całkiem szybko regeneruje, jak patrzę. Dobra, jakoś to idzie. Don't dismal nice, solo dismal nice, primordial fragment. Dużo nowych rzeczy generalnie. Które kompletnie nie wiem co robią, ale będzie fajnie. Jako, że już widzę, że dużo rzeczy się zmienia, to chyba jednak będę chciał pozwiedzać tutaj generalnie rzeczy, żeby zobaczyć co i jak. Zresztą ja generalnie w trójkę zazwyczaj tak gram, że zwiedzam tyle ile się da, a nie próbuję raszować. I tak wiem, że ktoś pewnie zaraz się przyczepi, że haha, danserka. Czy tu coś mi grozi? Nie. Jest Ember. No, bo generalnie, jeżeli dobrze pamiętam, to grę zaczyna się tutaj, gdzie teraz patrzę na wprost. O mniej więcej tu, gdzie właśnie biegnę. O, w tym miejscu wydaje mi się, że zaczynamy grę. Więc właśnie dotarłem do miejsca, z którego normalnie poza modem zaczynamy grę. I tutaj nic więcej nie było. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś może być jakiś warp, ale głowy nie dam. Ale nie powiem. Jestem zaskoczony tym, że tak nagle zostaliśmy zaatakowani przez bossa. Więc cieszę się, że są tutaj nowe rzeczy i że powiedzmy. Mogę się spodziewać, że nie będzie się grało tak jak w oryginał. Dzięki za suba, Hunterio. Wszystkimi pieniędzmi, którymi mnie obdarzyłeś, spoliczkujecie, tak jak było widać. Mam nadzieję, że się cieszysz. Boże, ognisko! Moje ognisko! Nie ma ogniska!
Powiem tak, sam fakt, że możemy sobie po prostu tak strzelać i ta mana nam się odnawia powoli, jest naprawdę fajny, bo nie mam takiego poczucia, że powiedzmy nie mogę używać speli, bo zabraknie mi many, tak? Tylko, że rzeczywiście jest to taka bardziej integralna część naszego zestawu umiejętności i możemy z niej w miarę regularnie korzystać. Aczkolwiek kręczne celowanie to nigdy nie było coś, co mi dobrze wychodziło. Czy ten kolega chce mnie gonić? Prawdopodobnie. No tylko też, jak widać, musimy chwilę odpocząć, zanim nasi mana zacznie odnawiać. Rzadko trzy transformatory wypieszyłem w kosmos. Nice! To prawie jak... Przypomniały mi się sytuacje typu, że nie wiem, ktoś strzelił pistoletem w niebo i potem kula spadła mu na łeb. A często to kompletnie weli. Albo jest gdzieś indziej, jedna z Wega. Bo niewykluczone, że po prostu wiesz, nie ma go tutaj, gdzie był wcześniej, ale będzie później. Nie wskoczę. No, wskoczyłem, nieważne. Infusing Essence. Będą się posprawdzać, co te przedmioty właściwie robią. Zobaczmy. No, te były wcześniej. Dusza, no to wiadomo. Daje duszę albo ten. Albo można z niej broń zrobić. Tom Blismanite. Możemy go wskrzesić teoretycznie, używając przedmiotu. Fajne. To jest coś, czego mi zawsze brakowało w Dark Soulsach, że jeżeli chcemy jeszcze raz zobaczyć z jakimś bossem, to musimy albo zaczynać grę od nowa i dojść do momentu, w którym możemy walczyć z bossem, albo musimy pójść na NG Plus i dojść do tego momentu, w którym walczymy z bossem, tak? Czyli dajmy na to naprawdę fajnie nam się z czymś walczyło, to że chcemy sobie zobaczyć jeszcze raz, tak? Procy? Jezu, czemu? Znaczy, inaczej, rozumiem czemu, ale dlaczego proce akurat? Rozumiem czemu chcę kupić, ale nie rozumiem dlaczego akurat proce. O, w ten sposób. Czyli tak, Holy Fragmenty są do infuzowania. Czyli co, można katalizatory tutaj infuzować? Interesujące. Primordial Fragmenty są do afiksowania akcesoriów. Gdzieś czytałem, że afiksowanie akcesoriów pozwala je ulepszać bodajże, przez co mają lepszy efekt, ale głowy nie dam. Infusing Essence. Czyli zinfuzowane tarcze. Nie, żebym planował używać tarczy jakiejkolwiek, ale wiecie. Wiecie jak jest. Dobra, czy coś jeszcze? Nie. A, bo tu przed nimi był. Zapomniałem o nim kompletnie. Czy tu coś było? Tak, tu coś leży. Ember. Dużo emberów. I tutaj, jeżeli nic się nie zmieniło względem oryginału, to powinny być te firebomby. Czy tam Black Firebomby? Fading Soul. Life Gem. Life Gemy! Dopiero co grałem Dexosy 2. Bloodborne na PC. Ja mam Bloodborne na PS4 i do tej pory go praktycznie nie ruszyłem, ale cicho. O tym się nie mówi. O tym się nie mówi, zwłaszcza żeby nie wywoływać gniewu Sylwika. Jedna rzecz mnie zastanawia. Gundyra tu nie ma. Tu nie ma Gundyra. Co za szkielety? Excuse me! Czy ja nie mogę? Halo? Czy ja z tą bronią nie mogę go kopnąć? Mogę. Ale to nic nie robi.
Hej Sylwia. Tutaj ktoś z kolei rzeczywiście stoi. Jest też jaszczurka. Czy powinienem ją zaciukać? Czuję się zbejsany. Czuję się zbejsony! Nie, nie będę się gasił. Nie tym razem. Alchemic GG. Ascent Ends. Można zmienić sobie wygląd z tego, co widzę. Spooky skeleton. Oh, yes. Powiedzmy, że nie zależy mi aż tak bardzo na zmienianiu swojego wyglądu, więc tutaj spasuje. To zgaduję, że są sensu stricte po prostu kosmetyki. To w sumie, jeżeli tak to jest rozwiązane, to naprawdę fajne. Że można sobie po prostu kupić kosmetyk, który zmienia nasz wygląd i możemy używać czegoś, co jest efektywne, a nie tylko fashion. Eliksiry. Okej, czyli to po prostu sprawia, że wyglądamy bardziej jak jakiś duch przy samonach. Ritz. Ojos. Czyli to chyba są sensu stricte kosmetyki, jeżeli dobrze rozumiem. I nic innego. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jak rozumiem, te spellbound rzeczy to dosłownie rzeczy, które działają jak te normalne do rzucania, tylko nie są jednorazowe. Jak modzik. Na razie jestem. Zostałem zaskoczony przez bossa wcześniej niż się spodziewałem, a jednocześnie zostałem zaskoczony brakiem bossa później. A wydaje się w porządku póki co. Mam tutaj trochę klątw, nie jestem z tych ludzi, którzy chcą na siebie klątwy nakładać. Jeszcze. Bardzo mi się podoba, że mogę sobie manę odnawiać po prostu stojąc. That's for sure. Czy to jest NPC, czy... Tak, to jest NPC. A, to jest ten Swordmaster, który to zawsze był. Czy jestem okropnym człowiekiem? Jak najbardziej. Ale zemsta jest słodka. Tak, to był Facebook, bo do Civica wcześniej pisałem. Powinienem pewnie go wyłączyć. Jego dosłowną reakcją było o kurwa XDDDDDDDD. Bo przy wyborze postaci, znaczy przy wyborze klasy, to lepsze określenie. Miałem do wyboru jedną klasę, która miała Keyblade'a. Więc stwierdziłem, że muszę się podzielić tą informacją. Ulala. Po prostu z takim celem to ja nie wiem, czy ja mogę podchodzić do czegokolwiek. Ale trzeba wschód-zachód. Keyblade. Nie, przykro mi, Sevik, nie wziąłem Keyblade'a. Może inną razą. Tutaj korzystam z tego, że mogę grać magiem i rzucać się spellami bez ograniczeń. Fine, G. Chciałem.
A wiesz, że nie wiem, może, bo z tego co czytałem wczoraj opis moda, to są tutaj bronie z dwójki. Więc może nie wykluczam, ale jednocześnie nie jestem pewien. Czy magia jest OP? Podejrzewam, że nie jest sensu stricte OP. Spodziewałbym się, że wszystko będzie. No jedno. Tutaj były kundle. Że wszystko będzie jako tako silne, ale niekoniecznie, że magia jest OP, tylko dlatego, że jak jej nie używam, to się powoli odnawia. Red Eye Ring. To jest coś, co powinniśmy mieć dużo później z tego skojarzę. Albo nawet nie jestem pewien, czy to w ogóle było. Znaczy, podejrzewam, że było, ale ja o tym zdążyłem zapomnieć. Jedna rzecz mi ciekawi w sumie. Jeżeli Swordmaster był tam, to co będzie tutaj, jeżeli w ogóle? Chłopa tu nie ma. Za to są dwa chłopy. Te mnie gonią. I oczywiście musiałem od innego oberwać. Z jednej strony może granie magiem jest trochę easy mode'em, z drugiej strony to jak magia działa w Ring City sprawia, że nie mogę się z tym do końca zgodzić. O! O! Frajer? Musiałem się obrócić w ten sposób, bo nie byłem pewien, gdzie jest jeszcze podłoga. A nie chciałbym się spieprzyć w dziurę jakąś. Au, a propos. Daj coś dobrego. Black Knight, Greatsword. Paruj go. Najgorsze jest to, że czysto teoretycznie mogę, bo mam tarczę. No ja właśnie w Syndersie też pamiętam, że grałem szmat czasu temu, więc nie do końca pamiętam, co i jak tu działa. Ostatni raz jak grałem, to chyba nie było aż tak dużych zmian na początku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba tutaj ewidentnie nie wydaje mi się, żebym był w stanie coś więcej zgarnąć, chyba że jakimiś dzikimi skokami, które nie powinny działać, a nie chcę prowadzić dzikich skoków. Powiem ci tak, Sevik. Biłem się wczoraj z PSUR-em, więc wiem, co się łatwych przeciwnikach do parowania. Tak, to jest najlepsza wersja moda, jaka była. A w ogóle, Sevik, bo ciebie wczoraj nie było na streamie jako tako. Czy wiesz, na jaki bardzo mądry, genialny, wspaniały pomysł padłem? Bo widzisz, w Dark Soulsach dwójce jest generalnie tak spora swoboda, jeżeli chodzi o to, gdzie idziesz, czy w jakiej kolejności, prawda? Zgadnij, kto mógł być moim drugim bossem, gdybym tam. Inaczej, gdyby przeciwnicy mnie nie zabijali przy wchodzeniu przez mgłę. Nie gater, żeby nie było. Ognisko? Ognisko, doskonale. Będę chciał przysiąść. Jest dużo rzeczy. Więc widzisz, moim pierwszym bossem był Dragon Rider, a drugim był Executioner Chariot, gdyby nie to, że przeciwnicy mnie zabijali, jak wchodziłem przez mgłę. Proszę, nie kwestionuj tej logiki.
Zwłaszcza, że zabijałem tą babkę, która tam siedzi i mi jak to sprzedaje, więc przychodziłem za darmo przez to obracające się gówno. Co by tu dawać stat? Jakaś część mnie chce dawać Dexa. Właśnie, dwójka ma tak dużo możliwości, jeżeli chodzi o to, gdzie chcesz w jakiej kolejności iść, mam wrażenie. I nie ma za bardzo aż takich blokad za szybko? Pożałuję tego. Ja doskonale wiem, że tego pożałuję. Nawet nie jest pytanie. Ja na pewno tego pożałuję. Jedna rzecz mnie sobie zastanawia. Co się stało z Gundyrem? Wiecie jak to, gdzie jest Gundyr? Gdzie on schował się? Czy to jest otwarte? O mój Boże, to jest otwarte. Nie muszę tędy wchodzić? Tam prawdziwi mężczyźni wskakują. Es. Czemu za każdym razem, jak próbuję jakoś poważniej do tego się zabrać, a nie śmieszkować, to mi to nie wychodzi? O, mój Boże. Daj mnie to. Live czemu? Słyszę jaszczurkę. Słyszę jaszczurkę. Rzeczy fajerki perki. Nie ma tu jaszczurki? Interesujące. Wydawało się, że jest strzałem, chyba że mi już uciekła. Chyba że jeszcze lepiej jest na górze. To już w ogóle było. Idę dalej. Jako, że stąd się jeszcze da wrócić, pozwolę sobie. Ale coś tam miga na horyzoncie. Jak się odpowiednio kamerę ustawi. Tam mniej więcej, gdzie teraz mam głowę ustawioną. Nawet jeszcze chcę zobaczyć, co tutaj na poddaszu jest ukryte. Gondor wzywał o pomoc. Dobra, nie spierdolić się z sufitu. To najważniejszy plan na dziś. Ty, tu jest jaszczurka. Dajcie mi to. Estusy. Ring? Aj, teraz nigdy nie pamiętam. Tędy się szło? Tak, tędy się szło. Dziab. I tu na dół. I dla memów to byłby mimik. Tu szedł. Odruch. Dashmaster. Nani? Ty, fajne. Sprytne. Lubię to. Literalnie speedrun the typ. Trail of Calamity. Sama nazwa wska... Halo? Co to był za odgłos? Nie mówcie, że to była wybuchająca jaszczurka. Błagam, powiedzcie, że to nie była wybuchająca jaszczurka. Ja nie chcę wybuchających jaszczurek w moich Dark Soulsach. Ale tak całkiem serio, bo ja widziałem ją gdzieś. I teraz się zastanawiam, gdzie? Jak byłem na górze, to widziałem gdzieś jaszczurkę. Spoko, Krystian. Jak będę chciał, to dam znać. Okej, czy tutaj też jej nie ma? Czy
ewidentnie musiała wybuchnąć. No dobrze. I teraz mogę po prostu skakać w fiskalne w kółko. Żeś nie umierać. Aczkolwiek podejrzewam, że będą miejsca, w których nie będę chciał używać tego przedmiotu. Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. Podoba mi się to, że sporo rzeczy jest tak... O, mój święty Boże, a propos nieużywania tego przedmiotu. Nie spierdol się. Dziękuję. Patelnia. Ja nie patelnianie. Czy może coś mnie stąd zabrać? Odłożę im zaraz coś i na pewno mi coś oddadzą. Nie, nie będę tego tak sprawdzał. Czy tutaj coś jeszcze było na dachu? Wydaje mi się, że nie. Tak na dachu, dachu, bo na tych dolnych dachówkach to wiem, że coś mogło być. A tu nie widzę. Jo, pimparum. Dobra. Masz chochlę. Mam chochlę. Znaczy, mam patelnię, nie mam chochli. Dobre pytanie. Zastanawiam się, czy jak wcisnę kółko, to czy... będę biegł, czy będę nie biegł, czy co będzie, ale ewidentnie nic się nie zmienia. Dobra. A są dwie opcje do wyboru. Mogę albo najpierw pójść na górę i potem kurwić na to, że mi spadki nie wychodzą, albo od razu narzekać, że spadki mi nie wychodzą. Jedno, dwojga. Imbifor na górze jest najemne skinki się w kurwie. Znaczy, ja bym się wcale nie dziwił, gdyby na górze był jakiś boss, tylko po to, żeby wkurwić gacza. Dobra. To jest zdecydowanie segment, z którym powinienem biegać cały czas. I nikt mi nie mówi, że jest inaczej. Seal of Judgment. Czym jest Seal of Judgment? Dowiem się, czy się nie dowiem? Seal of Judgment. Judgment bez Outbay. Niby jest napisane, że to kluczowy przedmiot. No. Podejrzewam, że coś w takim razie odblokowuje, ale jeszcze nie wiem co. Zgraniczyłem, przepraszam, Imbifor tymi Dragon Ballami, czy jak się nazywa? Boże, nie, tutaj to były Titan i Scale. A tu co leży? Firekeeper, Holy Gem. Ej, Holy Gem, wszystkie moje faki. Ich tak naprawdę nie giwuję. Tu gdzieś coś będzie leżeć. Nie widzę, żeby coś leżało. Więc wydaje mi się, że równie dobrze mogę sobie grzecznie i kulturalnie już zejść. I powkurwiać się na to, że mi skoki nie wychodzą. Bo wiem, że tutaj Taj się generalnie gdzieś spada. Żeby przemio zebrać. O, dokładnie tamten. Wydaje mi się, że można tutaj zbiec po prostu, ale głowy nie dam. Yep. A, tylko jak teraz? Chyba tutaj w lewo najpierw. I to chyba tak bardziej delikatnie niż mniej. Dobra. O nie! O Boże. Myślałem, że się spiedzieje w dół. A, i tu powinien móc po prostu spaść. Nice. Hollow head, think of bed. Czym jest ten pierś? To jest kluczowy przedmiot chyba. Jop.
Give it a chance by soft. O mój Boże, mogę się z kimś zaręczyć? Ale ja nie mam się z kim zaręczyć. Jeszcze. Dobra, wydaje mi się, że... A Boże, oni się respawnują przecież. Nie chce mi się was bić. Dajcie mi spokój. Mogę jeszcze co najwyżej zerknąć, czy tutaj w samym... Ej, tu się coś świeci. Dajcie mi dusz. Dajcie mi to, co tam leży. Proszę, nalegam. Gdzie to się świeciło? Pode mną? Nie, tak tutaj. Jaka jest szansa, że to tam spozor kill? Ember. Chuju! A, już mogę transportować. Czy mogę? Przede wszystkim, czy tą duszę, którą teraz dostałem, mogę wykorzystać do transportowania czegoś? Dismal Knight, Atonement, Boost Absorption, a z broni? Jakbyście widzieli, że przegapiłem broń, to krzyczcie na mnie, proszę. The Rock? Can't stop The Rock? Dużo tego, Jezu Chryste. Abuse weapon with curse. Czyli atonement i to dziwne, śmieszne akcesorium. Czyli... Efektywnie powiedziałbym, że nic specjalnego tak naprawdę. O mój Boże, ile nowych opcji! Nie! Chcę za to ulepszyć się, Susa. Tylko jednym, ale ulepszyć. On ma generalnie trochę broni, jakbym chciał, ale jednocześnie nie mam dusz, żeby czegokolwiek kupić. Aha, czyli generalnie reinforsowanie broni już nie istnieje. Tutaj jest informacja o tych, o infuzach. Interesujące. Czyli efektywnie nie ma nic specjalnego tak naprawdę. No dobrze. Czyli generalnie, jeżeli dobrze rozumiem, to nie musimy się przejmować upgrade'ami ekwipunku. Jest to, powiedzmy, o tyle sympatyczne, że możemy tak naprawdę podnieść sobie broń i z niej korzystać i nie przejmować się tym, że a, bo moja jest plus 7, więc nie opłaca mi się jej zmieniać. Przynajmniej, jeżeli dobrze rozumiem, jak to działa. Czy to kolejny... Revive? Aha. Czy jemu da się zdjąć wszystkie hapeki w ogóle? Że trzeba go wskrzeszać? Nie będę kwestionował. Tu nic nie ma. Z rzeczy, które podejrzewam, że mogę jeszcze zrobić, to... Smocze rzeczy. Dragon King, Modlake Dova King.
Ciężka smoka. Właśnie, czy ja mogę oddać teraz duszę? Tak. The Dark Sigil. Generalnie to mój Dark Sigil obecnie nie istnieje, więc równie dobrze nie muszę go leczyć. Mówimy tak. U Andzego dostałem komunikat, że nie istnieje już ulepszanie broni, tak naprawdę. I zamiast za to broni są domyślnie silniejsze. O, mogę na testamentu od razu iść. Ciekawe. Ale chyba pójdę klasycznie. Anatolij Karpow. Spokojnie, jakbym chciał, to mógłbym do niego zaszować, ale mówię, z racji tego, że to motto nie chcę zaszować, tylko chcę go na spokojnie eksplorować. W sumie fajnie, że... Cześć. Daj chwilę. Wait a minute. O mój święty Boże, to nas wyrzuciło w zupełnie inne miejsce niż myślałem, że nas wyrzuci. Zaczyna się bać tej gry. Znaczy... To nawet chyba nie jest to ognisko. A nie, to jest to... Czekaj. Nie no, bo... Ojej. Mam dysonans poznawczy w tym momencie. Tutaj kiedyś było przejście. Jeżeli... Cześć samuraju. Chwilę, bo ja się gubię. Czuję się niekomfortowo w tym momencie. Tutaj ma nie było przejścia do tego skrótu, który prowadził do Volta. Znanego też jako Anatolij Karpow. A teraz w ogóle jakby tego fragmentu nie ma. Haha, mapie w Dark Soulsach. That's a good one. That's a very, very good. Co tu się stało? Jezu Chryste, czy ja gram w nową grę? Czy ja widzę? Okej, dobra. Już wiem. To jest to miejsce, gdzie był Pusofman. To wiele wyjaśnia. Tam jest to miejsce, w którym normalnie się pojawiamy, tu gdzie teraz patrzę. Nic specjalnego się nie ominęło, w dużej mierze zwiedzałem tak naprawdę Firelink, teraz dopiero przyszedłem do High Wall of Lothic i zastanawiałem się, gdzie ja właściwie wylądowałem. No bo mówię, normalnie jak się przychodzi do High Walla, to zaczyna się w tym miejscu, na które teraz patrzę, a nas wyrzuciło tutaj, czyli w miejsce, do którego często się nie idzie, bo jest tutaj bardzo upierdliwy przeciwnik. Znaczy, jak ktoś jest masochistą i lubi się używać takimi przeciwnikami, to jasne, może, ale ja do masochistów akurat w kwestii Dark Soulsowej nie należę aż tak bardzo, haha, danserka. Tylko czekam, aż ktoś mi to zacznie wytykać, bez przerwy. Nie wiem, ja nie potrafię walczyć z pusami bez rzucania ogniem w nie. Po prostu nie. Magic Gem. Dla mnie to jakiś Lightning albo Holy bardziej. Sami Holy Gemma też chyba mam. Teraz jak to myślę. Coś tu leży. Live Gemy, Jezu, ile Live Gemów. Czy ktoś tu jest? Nie widzę, żeby ktoś tu był. Ej. Czy ja to mogę otworzyć swoim master kluczem? Czy to... Nie, tylko z drugiej strony. Czyli nawet master klucz nie otwiera aż tyle rzeczy, ile bym chciał. Znaczy, dać się da, tylko unikanie ich jest strasznie upierdliwe.
Względnie, jeżeli się odpowiednio wcześnie na nie trafi, to można je pokonać po prostu zabijając je zanim wyskoczą te ich pełne duże formy. To też jest opcja. Jezu. Z ciekawości. Czy teraz coś tutaj... O mój Boże. Chuju, nie pij stusa! No trzeba, po trzy strzały z łuku. Oszust. Poczekaj, aż mi się FP odnowi. Chcesz się bawić w łucznika? Nie ma sprawy. Jak to mówił, be my guest. Ulala. Ej, bo on mnie bije mocniej niż myślałem. Ciekawe, ile ma stosów. Ulala. Ulala. Parowanie to nie jest moja specjalność, ewidentnie. Może nie będę parował. Może tak będzie bezpieczniej. No chodź, będzie fajnie. Przysięgam. Frajer. Kurde, ta tarcza jest... Albo ta tarcza jest wolniejsza niż kojarzę, albo... A po co ja już straciłem timing? Mam wrażenie, że ta Imbifo, ta tarcza po prostu nie paruje. Bo patrzę, że ona ma jakiś taki dziwny efekt. Ulala. Estus. Frajerze. No dobra. Słuchaj, stary. Gdzie uciekasz? Jest? Leafalgem. A, jak wszyscy wiemy, w ocenie się po prostu sobie ludzi słaby, więc nie będę człowiekiem słabym. A, boczka, jak ja mam tarczę, Cleric Spellma? Spell Parry. Also deflect spells. To moje. Wyglądało to jakby miało taki efekt specjalny i podejrzewam, że to dlatego, że właśnie spell też paruje. Czyli efektywnie po prostu nie umiem w parowanie. To mi wystarczy wiedzieć. Na strzałę pesach. No za szybko jej teraz nie wyjmę niestety. Wiecie co? Z kolei tak możemy mieć tylko ograniczoną ilość tego szaleństwa. Czemu nie? Coś tu leży. Jamandex. Co ja właśnie zrobiłem? Boję się. Czy to mnie... Nie wydaje mi się. I don't think so, Bob. Szanuję swoje resztki człowieczeństwa. I tej też nie chciałem mieć, by the way. Szanuję je na tyle, że nie mam zamiaru udawać się do Link City przez najbliższe 30 godzin grania. Wystarczy mi, że ja tam na odpowiednim poziomie sobie za uczenie jadę jakoś super wybitnie. A co tu mówić o radzeniu sobie, będąc na takim poziomie? To co, zaraz będziemy się bić na cyrku, tak?
Głupi kundel. Skoro tą część już mamy za sobą, to zobaczmy, co nas czeka po drugiej. Może nie umarłych, ale to akurat bez większych zmian porównanie tego, co jest normalnie. Tylko muszę tak naprawdę wypatrywać, czy przedmiotów tu nie ma jakichś. Noże do rzucania, bełty. Zamknij się. Nie drzyj japy. Wyobraźcie sobie, że twórcy mogli tej... Okej. Okay. Nie wątpię, żeby był dopasowany. Prędzej bym się spodziewał po prostu, że jeżeli ktoś chce iść wcześniej, to może iść wcześniej, ale... raczej niech radzi sobie tak, jak normalnie by sobie radził w tym momencie. Kuźwa. Coś jeszcze tu jest? Ta dwójka. A nawet trójka. Trochę więcej noży. Co to był za odgłos? To jest tak zwany odgłos pod tytułem nie podoba mi się. Cześć Pesku. Smacznego życzę zawczasu. Tutaj jest kolega, który na nas czeka. Przynajmniej oryginalnie był. A teraz... dopiero tutaj siedzi. O nie! You're too slow, you're too slow. A, tutaj teraz jest ten kolega. Dobra, tu chyba będzie wsio. Tak mi się wydaje. O ile nie dodają jakichś losowych, ukrytych przejść, których wcześniej nie było, to chyba jest wsio. Podejść do głowy smoka. W sensie, że o tu? Czy tam na dole? Co z nią? Skoczyć na nią nie mogę, bić jej nie mogę. Co mógłbym zrobić, to co najwyżej pośmieszkować ze słowiańskim przykucem. Ale chyba nie tym razem. Więc wracam na górę. Czemu nie mogę się tu przerolować? Uje. Ale mięsiste są te odgłosy, Jezu. Live jam. Jezu, dużo was tu. Silny ten miecz. Mam wrażenie, że silniejszy niż normalnie. Tarcza, proszek naprawczy. Pójdę, nie widzę, żeby durability jakoś specjalnie się zużywało, więc nie jest aż tak źle chyba. Thank you.
Na pewno w porównaniu do dwójki, w którą grałem wczoraj, jest z tym o niebo lepiej. Ale powiedziałbym, że o to po prostu nie trudno. Kto mi zabronił się bawić? Mam wrażenie, że to powinno mi trafić, by the way. A to nie powinno mi zdjąć lokano. Holy fragment. Jolo. Otwieraj. Okej, nikt mnie więcej nie goni. No, generalnie sporo znajdzie, jak z tego pamiętam, tylko niekoniecznie mi też na tym, żeby je teraz zgarniać. Jak smok się je ogniem. Ewidentnie nie zależy mi też na przeskakiwaniu przez rzeczy. Tu jest ognisko. Jezu. Tak się nie spodziewałem. Okej, to może tym razem zrobię tak, jak należy. Nie wydaje mi się. Come on. Come on. Come on. Wow. Kasa kamery czasami potrafi wariować, jak się z minikami walczy, mnie to dość mocno irytuje. Zwłaszcza jeżeli lubimy robić takie kija i biegać im pod nogami. Blood. Czym ty jesteś? Cześć, gdzie ty masz tego Solera niby? Ty, to będzie fajny miecz dla mnie, jak dam jeszcze punkty w wiele. Świeca? A nie, to winta, nieważne. To nie jest fajny miecz dla mnie. Obok. Ty. Soler. Ulala, 60 faith! O mój święty Boże. Wracając, trzeba mieć priorytety. No, 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 Company of Champions jest złe. Company of Champions B, nie wolno. Chwalmy słońce. Jezu, dzięki, że zwracacie mi uwagę na takie rzeczy. O Jezu. Czy... What the fuck? To mnie powinno trafić. A to byłem pewien, że mnie trafiło przez to, jak się popsułem w tym. Ja nie pytam, co się tutaj właśnie wydarzyło dla swojego własnego zdrowia mentalnego. Czy jak usiądę przy ognisku, to ten smok, który tam jest, zniknie? Bo zastanawiam się, jakie rzeczy teraz tam leżą. Dobra, otwieraj na razie. Potem się zacznę zastanawiać, co dalej. Frajer. O, medal z niego. Dopi, nice. Dezertera. To co? Ulala. Ty, ten smak ma mało HP.
Tylko kwestia jest tego typu, że dużo bezpieczniej się go bije z miejsca, gdzie to zdjęcie ognia nas natychmiast nie zabije. O Jezu. Albo on ma mało HP, albo po prostu zadaje mu dużo więcej tą strzałą niż powiedzmy mu się zadaje zwykłymi strzałami, tymi z łuku. On mi odleciał, a to chuj. 18 siły. Będę musiał w siłę dać 6 punkcików. Dobra, to skoro kolega smok mi zwiał. Bardzo mi przykro, że zwiał mi na takich hapekach, na jakich zwiał, ale na to już nic nie poradzę niestety. To tym razem zrobię ten skok tak jak trzeba i zobaczę, co tutaj leży właściwie. Bo tutaj zawsze dużo przedmiotów leżało. Pałka. Tutaj normalnie Claymore też leży, z tego co pamiętam. W oryginalnej wersji. Książka do Miracli. Nice. I Claymore. Wciąż leży. I duża, duża. Dobra, to w tej części na tyle. Mógłbym od biedy zobaczyć, czy tam na dole coś nie zostało, ale to tak mówię, na od biedy. O, nauczyłem się skakać. Jestem z siebie dumny. Halabarda. O, tutaj jest parę przecinków jeszcze. O, baby. Ich tu jest więcej. A, wiem nawet dlaczego ich tu tyle jest. Za nie tak. Tu jedna rzecz. Tu druga. Nie, to live jamy. Tyle live jamów, a ja z nich nie korzystam. Co nie? Ciekawe, co tu będzie na górze. Ja wiem, co tu jest na górze. O mój święty Boże, jeżeli tego nie zmienili, to ja wiem, co tu jest na górze. I nie chcę iść na górę. Mam nadzieję, że się kurwa mylę. Znaczy. Powiem szczerze, że spodziewam się, że to absolutnie nie zostało zmienione i będę bluzgał za 10 sekund. Uwaga. Nie? Nie, to tylko Lost Ignite. A to easy. Jego mogę spokojnie zdjąć na dół i tak będzie mi dużo łatwiej. Jestem na 99% pewien, że któryś z tych nieumarłych, którzy tam są, to Pulse of Man. Dawno z Chalice. Czy to jest przedmiot do użycia? To jest kluczowy? To jest ekwipunek? Nie widziałem go jeszcze nigdzie. To jest... Find enemies in power soul. Jeżeli zabiję przeciwnika, to... kolejni przeciwnicy przez 8 sekund dopią więcej duszy, jeżeli dobrze rozumiem. No i pytanie. Increases vigor. I mean, zaszkodzić, nie zaszkodzi. Nie. To jest takie, nie ma powodu, żeby tego nie nosić, tak? Dobra. Po schemie.
A do ciebie już mogę podbiec. Bezpiecznie. Problemy rozwiązane. Na wszelki wypadek, jakby było tu coś głupiego, to nic się nie stało. Sharp Jam. Infuzje jako takie wciąż zostały, więc jeżeli w to bym się chciał bawić, to mam czym. Przynajmniej o tyle dobrze. Dobra. Tu nic nie widzę, żeby więcej było. Tutaj. Wydaje mi się, że na dole jeszcze jeden kolega będzie. A może już go wcześniej strzeliłem? Nie, jest. Dobrze kojarzę. Kto tutaj jest na dole? Czy cały czas ten wielki z toporem? Nie, jakiś zwykły. Ten wielki z toporem jest z tyłu bardziej. Znaczy z toporem, z halabardą nawet. Czemu gada cicho? Bo ja ją mam cicho? Mogę ją podgłosić jako tako. To dla mnie nie jest wielki problem. Gra jako taką muzykę ma praktycznie tylko walkę z bossem, więc tutaj nie na to się bardzo przejmować. Boję się tego, co będzie na dole. Chyba, że... to po prostu Dark Wave. Pod tym względem czasami lokowanie się na przeciwników nie jest najmądrzejszym pomysłem, jaki można wykonać. A już na pewno nie na przeciwników, którzy mają idiotycznie dużo poise. O Jezu! Ależ te FGM są wolne! To zupełna odwrotność Dark Soulsu dwójki, gdzie FGM były szybkie, a estusy wolne! Dobra, żyjemy. Red Orb, set Dark Knighta i jeszcze Craft Orby. Jeżeli dostaliśmy dużego orba, to małe są niepotrzebne tak naprawdę. Dawanie klątwy. Ej, przynajmniej nie zapełnia całego paska na hita. Dobra, to chyba była zabawa. Coś tu leży, jakaś skrzynka? Nie widzę. Więc chyba mogę iść dalej. Czy tego biała jest, jak leży sobą bombami? Wciąż to jest? Nie. Na całe szczęście. Tu jest ognisko za to. Pozwolę sobie tylko je odpalić bez siadania przy nim, żeby nie zespanować sobie przeciwników. Ulala. Nie ma tak zupę. O mój Boże, nie, nie! No, 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 no! No, 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 no! Oh. Ale już ja kurwa nienawidzę psów w tej grze. Ja to bym wydał duszę. Wydawanie duszy jest lepiej słaby. Powiedział Shinji, po czym zabiła te niemądre rzeczy. I proszę nie komentować tego, co robię. To jedyne, o co proszę. Daj, raz otwieraj. Więcej quest. Dostajemy pieśń, znika. Dzięki Bogu za Master Key. Nie będziemy musieli się cofać potem. Cześć, Sylwio. Miłego oglądania. Weź go załóż bez... Ja też nie mogę. W sumie... Jak to... Nice. Bo czekaj, to był Dark Armor. Znaczy, moim problemem jest to, że waga by mi zauważalnie pod...
podeszła w górę, więc nie jestem pewien, czy chcę. To już prędzej bym założył set fajerki perki, żeby dostać więcej dusz. Jestem ciekawy, czy set Dark Knighta ma jakieś specjalne właściwości Dark Damage. Tak ogólnie, z tego co widzę, rzeczy mają swoje własne efekty. To nie jest tylko Fashion Souls? O mój święty Boże! Kusi. Czy mógłbym sobie dać teraz od cholery deksa zakładane te przedmioty? Ale gdybym korzystał z mrocznych obrażeń, to pewnie bym go założył. A tak to zostanie z tym po prostu. W ogóle było wcześniej mówione o schodach. O które schody pytałeś właściwie? Te tutaj na górze pewnie, prawda? Że czy tutaj się da wejść? Tutaj oryginalnie się nie dało wyjść, więc zdziwiłbym się, gdyby w modzie się dało. Na tyle, na ile widzę, to mod nie zmienia aż tak bardzo tego, czy da się wejść do jakiejś lokacji. O Jezu! Ojej! To można trzymać, jak tak patrzę. Zapomniałem o tym szczególe, że strzały z tego łuku miraklowego można trzymać. A, tu nic nie ma. Tu je dusza. Tu są gówniaki. Tutaj ktoś nas. Czy mieliście kiedyś takie irytujące odczucie, że wiecie, że coś się stanie i tak się w to wpieprzacie jak kompletni idioci? Bo ja właśnie tak się poczułem przed chwilą. No nic nie było. To jest ten drugi łeb smoka, o który chciałeś pytać. Baldur's Waxwood. To jest lepsze niż to, co mam obecnie. Więcej obrażeń. Większe szanse na kryta. Lepiej z dexem skaluje. Czyli generalnie jest lepsze niż to, co mam. Wcześniej umierać. I z tego, co widzę, moveset mam mniej więcej taki sam. Więc mogę chyba z nim zostać. To teraz tak. Który z was, kurwysynów, ty? Pamiętam zawsze, że jeden z nich się zmienia w Pulse of Man, ale nigdy nie jestem w 100% pewien, który, więc staram się ich ubijać jakoś hurtem najlepiej. Czy tu coś leży? Nie. Broken State Sword. Znaczy, ja bym się tak spodziewał, że pozmieniają, tak? No, jest to duży mod i w miarę regularnie update'owany, więc nawet pomiędzy patchami mogą być zmiany takie więcej niż drobne. Przeskoczę czy nie przeskoczę? Goddammit. Boże. Czyżby Dragon Peak? Możliwe, że to jest jedna z tych rzeczy, co do których takich wcześniej było napisane, że to trzeba odblokować? Bo przy wyborze przedmiotów sta. Au. Hefstatowych przedmiotów przecież było, że jakieś tam rzeczy odblokowują warpy. Kto mnie strzelał, ja się grzecznie pytam. Skąd? Skąd oni mi strzelają? Stąd. Chyba tym razem wyszło jak powinno. Magic Gem. Kusza.
Zagranie tutaj spaść, bo tutaj jest przedmiot do zgarnięcia jeszcze. Plus będę mimo wszystko wchodził do środka tego budynku, który tu jest. Ognisko. Czy ja byłem ślepy i tam było ognisko na górze, na dachu? Nie, nie było. Jeżeli masz na myśli, że czy ja powinienem się teraz udać do ogniska, to odpowiedź jest kategoryczna nie. Nie idę do żadnego ogniska. Tutaj jest w sumie mój kompletny brak skilla ewidentnie. Firebombka. Czy tam na dole coś jest? Coś się niby świeci, ale to podejrzewam, że będę mógł podejść z drugiej strony po prostu. A na razie wejdziemy sobie tutaj do środka. Czy to jest ten rycerz? Tak, jest cały czas. Ale najpierw wejdę tu. Podobną część Dark Soulsów trójki jestem w stanie przechodzić na pamięć na zasadzie, że tutaj. Halo? Widzieliście to, prawda? To nie jest tak, że to mi się przewidziało. Tutaj coś mignęło w ścianie i zniknęło. Okej, nie ma tu ukrytego przejścia, to na pewno, ale trochę mąka jest, nie powiem. Chyba gdzie jest ta głupia łajza? Tu jesteś. Jeżeli myślisz, że nie będę cię trzymał z łuku bez przerwy, się kurwa mylisz. Powiem szczerze, że po graniu w takie Sindersy bardzo ciężko byłoby mi wrócić do normalnych Soulsów, gdzie nie mam takiej możliwości korzystania z magii. Dobra. Tu jest przeciwnik. To jest też miejsce, w którym nigdy nie pamiętam, która ścieżka była tą, którą powinno się najpierw iść. Bo czekaj, tutaj się już na dół schodziło. O tu dokładnie rzecz ujmując. To jest mimik, to nie jest mimik. To, czy coś jest mimikiem, czy nie, można rozpoznać potem, w którą stronę są łańcuchy skierowane zazwyczaj. O ile tego nie pozmieniali. Dziab. Poleciał na dół, goddammit. Dobra, to wracajmy na górę. Tak długo jak nic się nie będzie na mnie rzucać, to mogę sobie bezpiecznie przejść. A chyba nic się na mnie nie rzuca. Daj. Tutaj jest przedmiot, za tymi beczkami znowu się spada. Powiedziałem, spada się. To nie jest mimik, ale i tak na wszelki wypadek go dziabnę. A to raz straight sword, czyli tego nie zmieniali akurat, jeżeli dobrze rozumiem. Głupie pytanie, czy jeżeli stanę tutaj, to czy oni będą próbowali do mnie przybiec dookoła? Z kim to oni będą zestumlokowani prawie, że? Więc tym się nie powinienem przejmować. Ich jest tu więcej. A propos. Kolego. Nie, ja i Sekiro się nie lubimy.
Spróbowałem grać w Sekiro i uznałem, że to nie jest raczej gra dla mnie. Boję się, że jeżeli teraz spadnę, to pożałuję tego, szczerze mówiąc. I mam ochotę stwierdzić jednocześnie, że YOLO. Ale jak już kolega grzecznie wychodzi, to nie będę mu odmawiał. Dobra, to chyba wszyscy. Wspominałem, że granie łucznikiem O mój Boże, to duży kundel. Wesołe, czy wspominałem, że granie łucznikiem w gry sosowe to naprawdę fajna i przyjemna rzecz? Bo można wielu przeciwników zabijać na dystans, czego... Co generalnie bardzo pomaga w niektórych miejscach. Tak chociażby tutaj, a propos tutaj. Co to jest? Shard. Tego nie zmienili przynajmniej. Dwie dusze. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tutaj rzeczy, które już mam. To co, słyszałem, że jesteśmy... O ty kurwa. Teraz się chcesz bawić? Okej, okay, stąd już go nie trafiam niestety. Na szczęście przeciwnicy nie regenerują sobie HP-ków tutaj, więc... Nawet jeżeli ja sobie tutaj bardzo grzecznie i kulturalnie poczekam, aż on wyjdzie z powrotem, albo sam się przekieruje odrobinę, tak żeby próbować móc w niego strzelać. Mam wrażenie, że kamera mnie teraz udupi. I przez to obracanie się losowe kamery, że mógłbym sam się spierdzielić. Pewnego dnia powiem po prostu, że YOLO i będę tego żałował. No w tym przypadku byłoby to bardzo na miejscu, zwłaszcza, że spadłem jeszcze do drugiego przeciwnika. A z rzeczy, które jeszcze pominąłem na pewno, tak jak było tutaj to wejście z drugiej strony, to tam były fanty jeszcze do zgarnięcia. I też przeciwnicy, z tego co pamiętam. Yep. Co? Co? No, 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 no! O mój święty Boże. Kolego. 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 Kolego! Dopiero co się widzieliśmy w innej grze. Zostaw mnie. Nie goń mnie. Guess who's back? Back again. Wiecie co? Nie, on ma tego Gatesforda, jego tutaj się nie będzie dało operować. I teraz atakuje szybciej niż bym chciał. Ulala. To, żebym się spierdzielił. O. Podejrzewam, że dużo bardziej preferowaną opcją byłoby coś takiego, tylko że umiejętnie wykonane. Czyli nie wbijanie się na pierwszy atak. Względnie prowokowanie go do ataków. I trzanie, póki nie ma podniesionej tarczy, ale to też, jak widać, niekoniecznie wychodzi zawsze. Znaczy po prostu jest to efektywniejsze wykorzystywanie swojego FP i staminy, tak? Wow, to było szybsze niż myślałem, że będzie. O.
Best Sword Ultra Great Sword. Ciekawe ile siły wymaga. 50. Holy fuck. 50 siły. Mam wrażenie, że słyszę kogoś, kto żyje i mi się to nie podoba. Tak było, jak słyszę kogoś, kto żyje i nie jest to ja, to nie jest to rzecz, która mnie satysfakcjonuje w Dark Soulsach. Ktoś do mnie strzela, bo wyszedłem ze złej strony. Wykonanie tego, gdzie chciałem wyjść. Ale ogarniacie to tak, taki pościgałka, że aż mnie ściga między grami. Monka Giga. To już nikt nie ma. Dobra. Czyli tak naprawdę została nam sama już prawie że końcówka zamku. Biorąc pod uwagę, że mówimy o PSWR-ze, to dużo bardziej bym się dziwił, gdybyśmy już mieli go tutaj spotkać ostatni raz. Fajnie, czyli. Ciekawe, czy jest tu gdzieś ognisko. Co? Czy możecie przestać mnie inwajdować na każdym kroku? A, bo on z tej strony w ogóle mnie inwajduje, to ciekawe. Dobra, chciałbym wiedzieć, ile miejsca mam. Nie tyle, ile bym chciał, to na pewno jest odpowiedź. Z tego co widzę, większość z tych przeciwników, z którymi się bije, ma raczej miecze większe niż mniejsze, że się tak wyrażę. Więc nawet nie będę próbował ich parować generalnie. Ani próbować przebijać im pojazd, bo wiem, że to nie przejdzie moim śmiesznym akordem. Może ktoś powie, że to jest tanie i w ogóle, ale. Wow! To był ciekawy atak. Właśnie problem polega na tym, że ja tego typu trade będę zawsze przegrywał, więc są one dla mnie kompletnie kategorycznie nieopłacalne. Tańcz kolega, będzie miał estusy, czy nie będzie miał estusów? Jakaś część mnie chce powiedzieć, że mam nadzieję, że nie będzie miał. Oj. Au. Pieśń Momentum. Czym jest Pieśń Momentum? Pieśń Momentum sprawia, że możemy quickstepować. Jest to niemalże pewne, że quickstepy mają więcej klatek nieśmiertelności niż role, ale ja jestem przyzwyczajony do roli, więc z rolami zostanę. Może, jeżeli uznam, że chcę się pobawić, jakoś poeksperymentować, ale póki co nie powiem, żebym czuł, że to jest coś, co chcę i będę się z tym pewnie czuł. Ben. Wezmę sobie na tego dżema. Po coś te dżemy są, ok? I tego się będę trzymał. Pytanie, co tutaj na górze będzie in before kolejny inwad? Nikogo nie ma, bo generalnie tutaj z tej strony chyba nieumarli wyskakują. Ale tutaj też ich nie widzę.
Aha. Okej. Dziękuję. Sa. Tu na dole nic nie widzę, żeby było. Zobaczę, czy za drzwiami będzie coś na górze. Jak nie, to po prostu je otworzę. Coś jest. Bladczem. To co, otwieramy i zjeżdżamy z powrotem. Bo to jest tylko skrót, który odprowadzi do miejsca, w którym byliśmy na początku, tak jakby, więc trochę wydrzepka tak zwana. Ile ja bym dał, żeby znaleźć tutaj teraz ognisko? Takie ognisko na koniec lokacji, tuż przed bossem, byłoby moim zdaniem naprawdę super. Ale może to tylko ja i moje wygodniskie wymagania, że tak tujmy. Divine... Kto mnie? Skąd? A, okej. Okay. Dużo ich to. Ulala, listki zasłaniają. Powiadacie? No dobra. Jest na... O! No, 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 no. Nie wiem, kto to kurwa wymyślał, ale powinien spłonąć kurwa w piekle. Co tam? Zaraz ci kurwa pokażę, co tam. To tam. It's over, body all night. I have the high ground. Nawet mi go kurwa nie żal. Ani kurwa trochę. Ajej. Ajajajaj. Przykrość, żeby nie rzec smuteczek. Powiedziemy, że jest mi przykro, ale nie jest. Medal. Jej. Tu nie ma ogniska, więc tam pewnie normalnie będzie wolt. Halo? Halo? Co to za buffy? Halo? To jest przeciwnik, który normalnie jest w jakiejś połowie gry. Halo? Żądam wyjaśnień. Ulala.
Koledzy coś chyba nie pykło. Czy to jest ognisko? Nie widzę, żeby to było ognisko. Czy to jest ognisko? Jest ognisko. O mój Boże, tu jest ognisko. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć w takim momencie, wiecie? Jedyne, co mogę w tej chwili powiedzieć, to że chcę level upować. Ile ja potrzebowałem się na siły chyba. No i co, spróbuję dobić do... A nie mogę do 20 wobu. To zrobię tak na razie. Thomas w tej chwili 124 po 49, 173. Czyli Drake Sword jeszcze jest lepszy. Ciekawe jak ten weapon nawet działa. Tak właściwie. Tak z ciekawości. Okej. Wydaje mi się, że tego weaponata miał też w jedynce. La 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 la. Czemu ja to sobie robię? Skurwysyn. Pocieszam się tym, że mając powiedzmy sensowną możliwość walki z nią na dystans, ta walka nie jest aż taka zła. Spotka się nieco aż. Znaczy powiem tak, moje zdanie jest takie, że tak długo jak mamy, powiedzmy, nieskończone możliwości bicia jej na dystans, to ta walka powinna być jak najbardziej do wykonania. Zwłaszcza jeżeli nie będziemy gridzić i będziemy próbowali ją bić spokojnie. Ty, ten miecz jej dużo zadaje, Jezu. Holy fuck. Kolci. Jezu! Ależ to jej bije obrażeń! Tylko na ograniczony dystans, wiadomo. Pięć... Dobra. Zdążę? Jezu!
A jeszcze łeb na TSP. To jebnie. Holy fuck. 3, 4, 5, 6, 7. S? Ależ ta gra jest prosta, nigdy w łatwiejszą nie grałem? Holy fuck, ten weapon alt! Ja jebie, ale on jest OP. Jezu Chryste, czemu ten weapon alt jest taki OP? I gdzie jest kurwa ognisko? W sumie to wiem, gdzie jest ognisko i nie wiem, czy po prostu po niej nie pójdę. Chyba znalazłem nową zabawkę na najbliższe 15 godzin. Ja bym się bardzo upał, to mógłbym teraz sam mieć dancerkę do ustanej śmierci. Kurwa, farmił dancerkę, jak to brzmi. Halo. Gra pijana. Ty, no patrzcie. No patrzcie go. XD! El topo kekko! No bo akurat jak ktoś się broni tarczą, to nie jest aż tak efektywne, ale holy fuck. Chyba jest tu sobie będziesz pił? Ewidentnie będzie. Wiecie co, ja to tym razem po prostu przebiegnę. Ciekawe, czy ten outsider net się spawnuje. Mam nadzieję, że nie. Nie widzę go tu, więc... No to co? Idziemy powitać światowego mistrza w gry w szachy. Anatolia Karpowa. O mój święty Boże. Ups, to nie było łatwe. Ja pierdolę tego weapon alta. Dlaczego to tak działa? Dlaczego musisz tak kabeć go? Gra wygrana, bo gra rozjebana. No, przecież to w ogóle nic za wytrzymałości, tylko FPki. Spójrz, że miecz ma cały czas pełną wytrzymałość. Ten czerwony pasek pod mieczem to wytrzymałość. Gra literalnie została rozpierdolona w drobny mak. Kolegowie, magia jest OP! Ja pierdolę. Jezu! No nie mogę. Kurwa, nie mogę. Dlaczego? Dobra, żarty żartami, ale akurat kundę z chęcią odstrzelę.
No i bardzo dobrze. Kundle ostrzone. O, Dark Soulsy takie trudne. O, danserka nie do zabicia. Kolegowie. To nie powinno go trafić, by the way. Ej, medale. Co to jest, kurwa, Opus of the Dog? Beckon Wolf to the player. Arf. Jaki pieseł? Wolf. Czym to jest? To coś dostałem. Co ja dostałem? To się nazywało London coś tam. Czy to jest katalizm? Nie. To jest... Coś co im zwiększa defensywę o 5% na wszystko. Jezu, teraz się będę bał ciągle, bo będę widział, jak ten pies mi skacze wszędzie. Excuse me? Psie? Dark Souls czy George Stance Mod? Jest coś takiego? Ja to absolutnie jestem w stanie uwierzyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę istnienie Pontifa. Denegan przypominał, że nie jestem jakimś super drogofagiem. Ej. Ej, kolegowie. Patrzcie, jaki jestem śmieszny. Co to gra taka trudna? Dlaczego? To nie powinno istnieć. Uwaga, powiedzcie, że mi się wydaje, on do mnie jeszcze tutaj jak stoję. Bo to już była lekka przesada. Inbifor to co jednak Link City? Z góry mówię, odpowiedział byłoby nie. Co to był za odgłos? Czy ja po prostu nigdy nie zwracam na to uwagi? Właśnie tu jest zakładka. Na którą ewidentnie nie spadłem. O, mój święty Boże. Czy ich tu nie jest za dużo przypadkiem? Przynajmniej ich mam na hita, to jest jeden duży pozytyw. A ze strzałek na dwa. O, mój święty Boże, to chyba tu za dużo. Kestusa. What pick? Kojarzy mi się ta broń konkretnie z Diablo chyba najbardziej, gdzie to się chyba nadziakiem nazywało? Coś ten deseń. Ulala. Nie ukrywam, nie było to optymalne. Koślorety, firebomby, firebomby. W sumie jak już mi dają firebomby, to czemu nie skorzystać? Jerzy.
Co masz na myśli przez pytanie o bossa? A Boże, do tego, pewnie do tego George'owego. Moda. To nie powinno tak działać. Nie obchodzi mnie, czy to skaluje dobrze, czy nie skaluje dobrze. To nie powinno tak działać. W sensie ten weapon jest za silny. Ale to tylko moje zdanie, spokojnie nie przejmujcie się takimi drobiazgami. Dlatego to jest lokacja, w której zawsze mam dylemat, czy iść tędy, czy iść przez most. Mam wrażenie, że idąc przez most jakoś zawsze tak szybciej i sprawniej mi to idzie, a jednocześnie zawsze mnie jakoś ciągnie w tę stronę. I jest taki dylemat, dylemacik. Maczeta. Tutaj będzie cała horda gówniaków niestety. O mój Boże, jeszcze kundel. Tutaj nie wygląda, żeby coś miało mi nawet spadać. Ale tylko nie wygląda. Jezu, naprawdę w takich sytuacjach tak bardzo dziękuję za obecność tego łuku. Jak i za to, że mogę zabijać tych gówniaków na strzała. Po prostu same dobre rzeczy. Bomba. Teraz nie pamiętam, czy jak tu spadnę, to czy mogę zgarnąć wszystko tutaj. Chyba. Enchanted Gem. Yes. Machita. Jak to było? Jak przeskipować całą lokację? W jednym prostym kroku. Wydaje mi się, że tutaj bardzo łatwo spadek można zabić, więc wolno językować. Po prostu sobie wejdę tędy. Grzecznie i kulturalnie. Maczeta, to chyba nie pierwsza, chyba że ta wcześniejsza była wielką maczetą albo coś na deseń. O mój święty Boże! To jest tak nieprzyjemne. Głównie dlatego, że przypadkiem się możemy... Jezu. Że przypadkiem się możemy zlokować na tego wielkoluda z maczetą, a jego nie chcemy bić. On jest w stosunku do nas nieagresywny w tej chwili. Invader w tym miejscu, idealnie. Żyć nie umierać. Au! Czy on we mnie strzela... Lightning Spearami?
Czy ja się chcę z nim bić jak prawdziwy mężczyzna? Ulala. Nie wydaje mi się. Chyba teraz ważne pytanie z gatunku egzystencjalnych. Czy uda mi się to zrobić tak jak należy? Jezu, to mi zaraz zepnie. Kurde. Próbuję to tak rozbujeć, żeby nie spadło i jednocześnie, żeby ja nie spadł. A w ten sposób? Proszę? O! Rozczem. Nie, żeby było jakoś specjalnie warto, ale... Właśnie podchodząc od tyłu za bardzo bym się bał, że spadnę, więc raczej chcę to rozbujać po prostu. A w środku boss. Albo bym słony, o Jezu. Mount Makers. Homeworld Bone. Tarcza. Ja bym chciał, to mógłbym go pobić pewnie. Nie mam dla niego feringów. I stąd już chyba muszę kością wychodzić. Wróćmy do Firelink. Znaczy... Tak, do Firelinka jedu. Nie, czemu chciałem to jakoś inaczej nazwać? Level up. Dawaj staty, czy nie dawaj staty? Dawaj staty bitewne. Jedna rzecz mnie zastanawia w sumie. Zastanawiałem się, czy... Infuse sprawi, że dajmy na to skalowanie się zwiększy z niejakiego do chociażby E, ale widzę, że nie. Powoli będziemy dochodzić do momentu, w którym pozostałe bronie będą przebijać się skalowaniem ten miecz, z którego korzystam. Tak by the way. Estus. Gdyby mi bardzo zależało, to mógłbym w tej chwili już korzystać z Black Knight Great Sword'a w dwóch rękach. Przy czym no to jest dość duża broń, tak? I ciężka, więc to trzeba mieć na uwadze. Więc na razie chyba pozostałem przy Drake'u. Ogólnie wiem, że dość mocno się przyjęło, że... Huldur Longswordy to broń dla nobów i w ogóle. Coś tam w sumie trochę jest, moim zdaniem. Bo to taka broń, z której powiedzmy łatwo i szybko się wycofać, że tak tujmy. Z braku lepszego określenia. W sensie, że możemy bardzo szybko zaatakować i jeżeli zmienimy zdanie, to nie jesteśmy karani za to, że powiedzmy animacja jest bardzo długa? O to mi głównie chodzi. Coś wydarzy? Nie, niestety.
Au. To nie było zamierzone. Mógłbym na opór tego to bardzo mocno przeraszować w tej chwili, gdyby mi zależało. Bo ten segment, jakby nie patrzeć, już mieliśmy ze sobą. Au. Oni tu wcześniej byli? Co oni mi gonią przede wszystkim? Nie. Jest trochę wylepka. Interesujące. Doprawdy. Tutaj zazwyczaj był kolega, który nas padał na łeb. Ewidentnie w Sindesa go nie ma. Albo jest gdzieś indziej. Tu teraz będę strzelać, tutaj na pewno nie idę. Nagadamy. Ber. Au. Stąd już wydaje mi się, że powiedzmy jest nieco bezpieczniej spadać tam na dół, jeżeli byśmy chcieli. Mi nie zależy aż tak. Usiądźmy przy ognisku. Nasze pierwsze ognisko tak naprawdę w sensownym miejscu w tej lokacji. Stąd jest względnie niedaleko, jeżeli byśmy chcieli przejść do tego? Do najbliższego bossa? Tylko zastanawiam się, czy chcę już tam iść, czy jeszcze pozwiedzać. Jesus Christ, to było za bliskie. Ogólnie okazje w Soulsach, które mają to do siebie, że są naprawdę dłużej, jeżeli chcemy je zwiedzać całe, ale jednocześnie, jeżeli chcemy je tylko jakoś tak casualowo pozwiedzać, albo jak najszybciej przebiec, to też da się to bardzo szybko zrobić. No, tu na przykład sobie mogę bardzo grzecznie kulturalnie spaść i pozganiać rzeczy, które są. On we mnie rzuci, prawda? A nie, skoczę. O, nawet. Mam wrażenie, że to, że mamy silniejsze bronie, jest ogólnie zauważalnie odczuwalne. Już nawet pomijając to, że jest to obecnie z tym, z Dexwordem. Fire Clutch Link, stąd chyba to było normalnie. Tędy się szło? Ulala. Chyba nie w ten sposób. Dziwię. Czyli tędy, dobra. Zastanawiam się, jak dojść potem przedmiot, który tu leży. Po prostu dookoła. Life gem. Powiedz się, że to nie jest to, co myślę. Okej, czyli po prostu można rzucić tym kołem. Już się bałem, że możemy się zamienić wtedy do szkielety. Byłbym bardzo niepoczęty, gdyby to była rzecz. Nie chcę sprowadzać się do ich poziomu. Jezu Chryste, jak ja się cieszę, że te strzały zajmują do psy na hita. To jest po prostu takie... Możemy mieć na te psy kompletnie walone. Człowiek jest taki szczęśliwy, jak nie musi się z nimi użydać. Bo tak to normalnie najlepszą metodą na użydanie się z psami jest w dużej mierze... O my Boże. Jest w dużej mierze odbijanie ich tarczą.
pierwszego ataku? A żebym był fanem takiego rozwiązania, to nie powiem, że jestem. O mój święty Boże. Spierdolić na dół, czy nie? Nie. Było warto. Tak naprawdę to nie, ale powiem, że było, żeby udawać, że było. Każdy ma flashback i teraz jeden jest już szkielet w kołach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Błagam, powiedzcie, że tutaj w kanałach nie będzie invade'a. O mój Boże, ale te szczury są wytrzymałe. Dlaczego te szczury tyle wytrzymują? Nie, ja to się pisałem. Wszystko wykalkulatorowane, nie przejmujcie się. Co jest to dość ciekawe, że to im pozwala tak namierzać. Pomimo, że przeciwnicy teoretycznie są ukryci w mgle. Grajewki. Zestaw walki. Co daj mi zestaw walki, tak z ciekawości. Walka. Zwiększa maksymalne FP. Biorąc pod uwagę, że używamy dość sporo tych strzał i weapon, ale to może nie być aż taki zły pomysł. Z drugiej strony, szybsze farmienie dusz. Jak mam temu odmówić? Charcoal Pine Bundle, cokolwiek. Tutaj normalnie inwajduje NPC. Pytanie, czy robi to też w modzie? Podejrzewam, że tak. Yep. Jest i Hodor. Chodź, Hodor będzie fajnie. To można w 100% blokować? On może tego unikać? On jest kompetentny? O mój święty Boże. Moja jedyna słabość, kompetentni przeciwnicy w Dark Soulsach. Moją drugą osobowością poza tą jedyną, o której właśnie przed chwilą mówiłem, jest nie patrzenie na to, ile mam staminy. Echa peki. O mój święty Boże, on zadaje dużo. Jeszcze mnie będzie panował. Teoretycznie, jeżeli go po prostu przeczekamy, to on sam się zabije. Ech, myślałem, że da radę. Ale zepnę go nie w to samo, co myślałem. To jest to jego leczące cholerstwo, od którego powinien go odpychać zdecydowanie i już nie dostaje obrażeń w dodatku. Czy da się gdzieś tutaj zepchnąć przeciwnika poza ten plac walki? To powinno mnie trafić, by the way. Tutaj nie, tu nie. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj się dało. Ja nie pamiętam gdzie. Nie tu. Tutaj powinno się dać. O, chodź do papy. Nie uciekaj. Ej,
Nie dobrze. Dzięki za leczenie wtedy. Nie będę się nawet dopełniał leczenia raczej. Mógłbym najpierw iść do tego giganta, ale chyba mi się nie chce. Ow. Ow. To jest tyle rzeczy do wzięcia, że szkoda tego nie brać. Ten pierwszy dolg był zdecydowanie za szybko. To jest cały czas Bondest. Nie, pieśń chlena. Co to? SMT4? Że pieśń chlena mi dają? Gdzie są moje Bondasty? Ja się pytam. Au. Nie powiem, nie wychodzi mi to optymalnie. Czy on dalej strzela? To bardzo ważne pytanie. Ja jadę. Bambesz. Au. Ja słyszę, jak on za mną chodzi. Dobra. Czy on dalej do mnie strzela? To najważniejsze. Au. A tu? Masz mieć? Tak. Ja tego też nie tak. Jest to kleryka! Dalej w Dżema. Idź do Dżema. Na, po co? Widzicie, nie było po co. To... jest mimik? Nie. Great Swap, Swamp, Pyromancy, Tom. Ej, Pyromancy. Jak to dobrze, że nie jestem Pyromantą. Nie wiem, wy cały czas chcecie, żebym ja sobie jakoś ułatwiał grę. Nie rozumiem waszego podejścia. Czy macie mnie za tak zwanego casuala, który nie umie grać i potrzebuje każdej pomocy, jaką tylko może dostać? Czy to właśnie chcecie mi przekazać? Nie spodziewałem się absolutnie żadnej innej odpowiedzi, by the way. Beastcutter. I to jest sensowna sobie. To może Link City? Nie.
Jedna rzecz mnie w sumie ciekawi. Czy tu się zły jesteś nieumarli, których widać, czy oni się pojawiają dopiero jak ten? Jak walka się zacznie? Ja już wiem, które sousy kupić. Które? Jedynkę? Nie rób tego. Jedynka najgorsza część. Oxide na pewno się ze mną zgodzi. Ulala. Co? Co się dzieje z tymi strzelami? Czemu mam wrażenie, że ta z kolei poleciała jakoś w cholerę do góry? Ona się o coś tutaj rozbija, mam wrażenie. A jeżeli wystrzeliłbym tak idiotycznie do góry? To poleciało ewidentnie do góry. Nie, no to się rozbija ewidentnie, więc muszę do niego podejść. Cześć, dziadego. Niestety jemu tapiam ewidentnie tylko raz. Zastanawiałem się właśnie, czy się zbuguje i czy będziemy spadać na dół, czy nie. Na szczęście gra jeszcze nie jest aż taka zła. Ulala. Ej. Boję się, że to nie wychodzi do końca takie, bo chciał to jak nic nie powiedzieć. Jeszcze na nogach i powinno być git. Ja najpierw muszę ewidentnie trafiać. S. No niestety tak dobrze nie ma i musimy w tej chwili i tak wracać ogniskiem. A kolega umarł i wcale mi go nie żal. Dokąd teraz to jest pytanie? Demona? Demona ubić? Mogę i demona chyba ubić w sumie. Co mi szkodzi? Ej, ej. Jak można być tak dobrym graczem w tej grze? Wytłumaczcie mi to. Nie rozumiem, jak można być tak dobry z tego. Czy one spadną za mną? Nie, doskonale. Tutaj za są przedmioty zgadnięcia. Loincloth. Rapier z walki. Będę musiał poprzeglądać co te pełni konkretnie robię właściwie. Przynajmniej te nowe, powiedzmy, tak? No bo domyślam się, że te, które były, no to nie mają nic specjalnego, tak? Bluebot na przykład absorbuje FP-ki. Midcleaver absorbuje HP-ki. Black Knight zwiększa obrażenia przeciwko demonom.
Persyłę matko stąpa klasycznego. Beast Cutter. Maspin Slasha. Rapier wielki. Nie ma nic specjalnego. Właśnie u mnie ostatnio też coś latało. O mój Boże, to ma specjalny weapon art. Boję się. Spark. Okej. Okay. Czy kosy, kosy, nie kosy, kusze, nie kusze, tarcze, nie tarcze. Nic, co by mnie jakoś specjalnie interesowało, tak powiem. Podejrzewam, że są tam jakieś miarę ciekawe rzeczy, ale mówię. Nic, co by sprawiło, że patrzę na to i mam takie, ej, chcę z tego korzystać. Za dużo was, au. No, że ty jeszcze żyjesz. Fajnie, to mała. Czy ja znowu słyszę? Te. Jakiegoś większego okada szkieleta i jednego z tyłu też. Daję. Mam wrażenie, że to generalnie działa tym lepiej, im większy jest przeciwnik, bo ma szansę multi-hitować wtedy. O mój święty Boże! No, 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 no. Co ja właśnie robiłem? Co ten pies właśnie robił? Au. Czy wy to widzicie? Pałam czystą nienawiścią do tych przeciwników, okej? Ula, zapomniałem, że nie mam FP-ków na to. Wezmę, że go tak dobiję. I to jest taki prosty miecz. Czy tu coś mi spadało na łeb, czy źle pamiętam? Jep. Na szczęście jesteśmy wystarczająco silni, żeby poradzić sobie z takimi chłopcami. Czy tutaj też ktoś tam spadnie na łeb? Nie. Czy jestem w stanie to ostrzelić za pomocą łuku? Podejrzewam, że jeżeli bym idealnie wycelował. Powiedziałem, jeżeli bym idealnie wycelował. Było blisko. Trochę w prawo. Easy. A co ty robisz? Zwiększa obrażenia przeciwko nieumarłym, czyli przeciwko większości przeciwników w tej grze. Ej, nie będę narzekał. Zwłaszcza, że i tak nie mam za bardzo pieśni do noszenia. Za dużo szczytów. Duszę, duszę, duszę. Aż kogoś zaraz uduszę. Czy linia cały czas tu jest?
Yep. Ona wraca do Fire Link, jakbyśmy jej potrzebowali. Biorąc pod uwagę, że jest kobietą od Miracli, to nie będę narzekał na to absolutnie. Dobra, czyli on jest po naszej stronie teraz. O mój święty Boże, czyli będą chcieli mojej dupy, jak podejdę do drzwi? Chyba tak. Na szczęście to Dark Souls 3, gdzie otwieranie drzwi jest darmową akcją. Gdyby to była dwójka, to pewnie bym miał dużo większe problemy. Cześć, Ziggurat. Nie chciałem tu dojeżdżać. W sumie, skoro już tu jestem, to i tak wezmę, pójdę, zobaczę, czy kolega skurwil. O mój Boże, on jest w pierwszym pokoju. O, nie wróży niczego. Dobrego. Nie umiem z tym głównym walczyć, by the way. Przez to, jak on spazmatycznie się porusza głównie. Case in point. Powiem tak, jest powód, dla którego do tej pory atakowałem mi głównie z dystansu. A, no właśnie. To chyba moja pierwsza śmierć, by the way. Jeżeli dobrze myślę. Nic nie jest aż tak źle. Nie, tutaj swoje. No to wiem. Teraz sobie najgłupszą rzecz, jaką można robić kiedykolwiek grając w Dark Souls, czyli biegnę ignorując kompletnie wszystkich przeciwników. To jest coś na zasadzie, ja tylko biegnę, żeby odzyskać duszę, a przez to, że biegnę na Hama, to umieram po drodze. Klasyka Dark Soulsów TBH, tak wam powiem. Nie grał w Dark Soulsy ten, komu nigdy się to nie przytrafiło. Ej, tu jest skrzynka? Ach, ja tą skrzynkę przegapiłem ostatnio. Akers, cool. Wiecie, opłacało się tu wrócić. Wszystko zaplanowane, tak było. Nie zmyślam. Chwilę. Ja stąd przedem. Muszę iść dalej, było to. Tu. Siema. Nie wiem, po prostu Outsider Knighty i Pulse of Mento są dwa i przeciwnicy w Dark Soulsach trójce, z którymi ile czasu bym nie grał? Nie jestem w stanie się nauczyć na nich walczyć. Po prostu nie umiem. Chcę, ale nie. Nie daję rady. Nie mogę. Tak mi się wydaje, że to był pierwszy raz go, ale głowy nie dam. A teraz z kolei jedziemy na górę. Co, spadasz? Nie chciał spadać, to nie. Łaski bez. Jestem nie, że powiem, że tego Outside Knighta da się parować, by the way. Jestem również prawie, że tak samo pewien, że mi to by nie wychodziło krępowo.
Ups. Chciałem być sprytny i cwany, ale trochę mi nie wyszło i z jakiegoś powodu nie chcę mi się na niego zlokować. Weź, że umrze i proszę. Tylko czekam, aż się okaże, że to jest drugi jeszcze. Nie ma to drugiego na szczęście. Nie ma tu też ogniska, a wydaje mi się, że normalnie było. Chyba, że on dopiero tutaj. Czy ono tu było? Nie, no powinno być tutaj, mam wrażenie. Czyli po prostu go nie ma. Skrzynia, ominąłeś. Pewnie ominąłem, masz rację. Tylko gdzie ona była? W pierwszym pokoju? Tak, w pierwszym pokoju. A mój Boże, to nie mimik. Zestaw Outside the Night'a. I druga skrzynia. To też nie mimik. Zwój mędrca, pasy, klejnot. O, jestem imbecylem. Zapomniałem, że pojechałem minął na górę. Oby tak dalej, ja. Oby tak dalej. Ulala. Powiem wam, że to chyba świadczy o tym, że to świetny moment, żeby skończyć giereczkę na dzisiaj. Tą ugresu trochę się podobiło, może jakoś będę wracał do Sindesów, niczego nie obiecuję. Podejrzewam, że przez weekend coś się posimuje, biorąc pod uwagę, że Civica nie ma. Z tym, że podobnie jak wcześniej, niczego nie obiecuję, żeby nie było. A na dziś to było na tyle. Trzymajcie się, po. Cześć.